kolejne instytucje kultury otwierają się dla zwiedzających. Od czasu zniesienia obostrzeń spowodowanych pandemią koronawirusa, miłośnicy sztuki mogą ponownie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Otwarte są filharmonie, opery, teatry i kina. Wszystkie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Szanowni Państwo, w imieniu województwa małopolskiego z wielką radością chcę zaprosić Państwa do naszych instytucji artystycznych oraz kin. Nasi muzycy, nasi artyści są do Państwa dyspozycji. Czekają od dawna z wielką niecierpliwością na to, aby spotkać się z Państwem na deskach scen. Działalność wznowiło m.in. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. To tam można zobaczyć ekspozycję Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo polskiej muzyki XX i XXI wieku, poświęconą kompozytorowi oraz historii muzyki polskiej. To ekspozycja, która pozwala zapoznawać się z zawartością samodzielnie widzowi. Widz otrzymuje wraz z biletem słuchawki, które może zabrać ze sobą do domu oczywiście. Te słuchawki to przede wszystkim efekt obecnej pandemii. Musieliśmy zastosować jednorazowe słuchawki, tak żeby rzeczywiście każdy z widzów mógł po prostu czuć się bezpiecznie zwiedzając tę wystawę. Jednym z wydarzeń jest również coroczny koncert Nowy Rok w Wiedniu, Ostatki w Krakowie, organizowany przez Operę Krakowską. Tegoroczna edycja została zatytułowana słowami w jednej chwili i stanowi zwieńczenie okresu karnawałowego. W reżimie sanitarnym pracowaliśmy cały czas, przygotowywaliśmy, spotykaliśmy się z widownią w internecie, no ale to nie jest to samo, więc radość przede wszystkim. Ale drugie słowo, które się ciśnie na usta, to jest odpowiedzialność, prawda? Dlatego, że jednak no wiemy, co jest, mam nadzieję, za budynkiem Opery Krakowskiej, że ten wirus do środka nie wejdzie, że tutaj wejdzie tylko wirus radości. Epidemia koronawirusa zmusiła jednak wiele instytucji do zmian o charakterze organizacyjnym. Permanentnie od momentu, kiedy nastąpił drugi lockdown, już wiedzieliśmy, że musimy postępować niestandardowo, więc wszystkie plany teatru są robione zawsze w dwóch egzemplarzach. Na wypadek lockdownu i na wypadek otwarcia. Tego powodu wiele z nich poszerzyło swoją działalność o premiery internetowe. Jeżeli chodzi o premiery nowych sztuk, nad którymi pracujemy, wtedy taka premiera odbywa się w postaci tylko live streamingu. Publiczność, która jest na widowni, to są też nasi pracownicy, statyści, wolontariusze, którzy po prostu siedzą oczywiście zgodnie z całym reżimem sanitarnym, żeby nie wyglądało to na taki po prostu goły spektakl do pustej sali. Działalność online, czyli wszelakie nagrywanie spektakli, czytanie powieści Witkiewicza, mini recitale pozwoliły nam nie stracić kontaktu z widzami. Bo ta relacja zawsze buduje teatr. Bez widza nie byłoby teatru i bez aktora tak samo, więc te wspólne relacje są najważniejsze. Dyrektorzy małopolskich instytucji zachęcają do udziału w wydarzeniach i zapewniają o zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Proszę się nie obawiać, instytucja wszystkie wymogi z rozporządzenia dotyczące zachowania obostrzeń, czyli dystans społeczny, maseczki, dezynfekcja rąk, oświadczenia przy wejściu, o wszystko to dba obsługa filharmonii, obsługa widowni, także zespół administracji. Będziemy zaszczyceni, jeżeli będziemy mogli Państwa u nas w Filharmonii Krakowskiej spotkać na nowo. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.